Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Magda Sośnicka-Dzwonek, to jest program Rozmowy na temat. Dzisiaj Państwa i moim gościem w naszym studio jest Dominik Ostrowski, firma FruArt Studio. Tak, miło mi. Jest tutaj z nami nie bez powodu, ponieważ pierwszy raz w Bielawie, to jest naprawdę, wydaje mi się, duże wydarzenie, powstał kolorowy magazyn z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję. Chcieliśmy troszeczkę o nim opowiedzieć. Magazyn idei surowych. Skąd idea powstania w ogóle takiego wydawnictwa? Idea powstała już ponad półtora roku temu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że w Bielawie powstanie Art Inkubator. I pomyśleliśmy, że dobrze byłoby stworzyć jakiś projekt, który łączyłby młodych artystów, ale nie tylko młodych, po prostu artystów lokalnych, ewentualnie tutaj z rejonu Kotliny Kłodzkiej. I po długich jakichś tam poszukiwaniach stwierdziliśmy, że najlepszym takim jakby nośnikiem byłby magazyn, ponieważ tam można przedstawić wywiady z twórcami, a także można przedstawić ich twórczość i projekty. A przede wszystkim, to później pewnie jeszcze raz powtórzę, magazyn jest rozprowadzany po całej Polsce, po większych lub mniejszych, ale na pewno ważnych ośrodkach kulturalnych. Dlatego jest to taki nośnik dosyć opiniotwórczy. Przynajmniej jest takie założenie. Ty stworzyłeś layout, zaprojektowałeś jakby to, jak wygląda ta gazeta. Przypomina, jeżeli ktoś ją przejrzy, i nie chodzi tu tylko o jakość papieru, przypomina naprawdę te duże, kolorowe magazyny, które możemy kupić w kioskach, a ludzie są stąd i to jest chyba niesamowite. Dziękuję za komplement. Faktycznie doświadczenia, jakie zdobyłem w pracy przede wszystkim z dużymi firmami, korporacjami, a także śledzenie jakby trendów i w zasadzie zamiłowanie do designu i projektowania, to myślę jest wynik właśnie tego całego wizerunku magazynu. A poza tym pasja, jaką chcemy włożyć w to i jaką wkładamy w powstanie tego magazynu, odzwierciedla się po prostu w wyglądzie. W pierwszym magazynie, oprócz tego, że prezentuje... Zerowym nawet, można powiedzieć. Zerowym, tak, w zasadzie. Czyli takim no, próbnym, ale wyszedł jak na próbę bardzo dobrze. Takie jest moje zdanie. W tym pierwszym wydaniu, w numerze zerowym, prezentujecie osoby, które są związane z miastem, z Bielawą, ale no już znane, osiągnęły jakiś sukces. Czy tak będzie wyglądał każde kolejne wydanie magazynu? Tak. Pierwszy numer rzeczywiście poświęciliśmy tutaj, oprócz tego, że zaprezentowaliśmy Art Inkubator, chcieliśmy również, żeby to nie było sucha broszura, tylko żeby już było, przypominała magazyn, umieścić przynajmniej dwa wywiady, co nam się udało. I to miały być wywiady z osobami z Bielawy. Jedną z nich jest Natalia Grosiak, moja koleżanka, która jest wokalistką zespołu Micro Music. I oni teraz wydali nową płytę, Piękny Koniec, chociaż jak zapowiadają, jest to tak naprawdę początek. I rzeczywiście recenzje ta płyta zdobyła bardzo, bardzo pozytywne. A drugi wywiad jest wywiad z panem Adamem Pachurą. Pierwszy tutaj na tym rynku. Jest to wywiad rzeka, że tak powiem, ale bardzo sympatyczny i my bardzo oba wywiady staraliśmy się, żeby były bardzo bogate w treści, a przede wszystkim podkreślające to, że miasto, wielkość miasta nie determinuje, albo może inaczej, może czasami determinuje tego, że jednak człowiek bardziej walczy o swoje pasje i rozwijanie swoich zainteresowań. Także w to postaraliśmy się umieścić w tych wywiadach. Samo miejsce Art Inkubator, bo magazyn, który jest i będzie, mam nadzieję, wydawany, będzie kontynuowany, wiąże się z Art Inkubatorem Przedsiębiorczości. To jest takie miejsce, które ma skupiać, integrować właśnie artystów z różnych branż. Czy być może, kiedy ten inkubator się wypełni, bo on dopiero lada dzień będzie otwarty, ci inni, nowi artyści, którzy się pojawią w Dolnośląskim Art Inkubatorze Przedsiębiorczości, będą mogli dołączyć i współtworzyć magazyn?
Jak najbardziej i na to też liczymy, ponieważ tak naprawdę magazyn jest wierzchołkiem góry lodowej tego, co chcemy stworzyć. Do tego też tworzymy portal, na którym będziemy zachęcać artystów lokalnych, aby przedstawiali swoje projekty oraz będziemy przeprowadzać z nimi wywiady. Oczywiście też jakby skierujemy się w social media, czyli Facebook, YouTube, jeśli już będziemy mieli jakieś filmiki, czy MySpace, jeśli będziemy mieli jakieś utwory. Ponadto już teraz nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i liczymy na to, że w przeciągu powiedzmy pół roku przeprowadzimy pierwsze warsztaty, jakieś konferencje. Także to wszystko jest już wspólnie jakoś tak zaplanowane. Magazyn jest powiedzmy taką wypadkową tych wszystkich działań. I jak najbardziej poprzez w zasadzie media społecznościowe będziemy szukać osób chcących współpracować przy tym magazynie. Bielawa to nie jest duża miejscowość. Ja wiem, że ten inkubator ma skupiać tutaj takich ciekawych ludzi, ludzi z pasją z całego regionu. Pytanie, czy już macie pomysły na kolejne numery, czy nie zabraknie wam, krótko mówiąc, tematów, ludzi, których warto pokazać, warto przedstawić? Założyliśmy, że kolejne numery już będą dwa razy grubsze. I już teraz wiemy, że do drugiego numeru nam się nie zmieszczą wszystkie tematy. W pierwszym numerze w ogóle miał być wywiad z Kasią Groniec. Natomiast później przemyśleliśmy, że lepiej byłoby to wypromować osoby z Bielawy. Będzie to bardziej wiarygodne. W momencie, kiedy już Art Inkubator będzie jakoś funkcjonował i kiedy nam się uda też przeprowadzić kilka warsztatów, no to będzie też na pewno już w tym drugim numerze wywiad z Kasią Groniec, bo już dostałem od niej w zasadzie materiał. Ale no i na pewno się dwa wywiady jeszcze umieszczą, czy znajdą z osobami z Bielawy, które też osiągnęły jakiś sukces. Już z jedną z nich mamy w zasadzie skończoną rozmowę. I natomiast prowadzimy jeszcze rozmowę z drugą z osób. Wszystko będzie tak zrobione i stworzone, że w drugim numerze będziemy prezentować zarówno twórczość, jak i wydarzenia kulturalne, które są w okolicach Dzierżoniowa, Bielawy, chociaż nie ograniczamy się i pewnie będą jeszcze z Dolnego Śląska. Wydawcą jest Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego. Tak. Ty stworzyłeś layout, czyli jesteś naczelnym grafikiem. A powiedz, kto jeszcze tworzy magazyn? W tym momencie są to, przynajmniej tak, to przynajmniej było w tym pierwszym magazynie, trzy osoby. Treści przygotował Łukasz Masyk, zdjęcia bardzo dobre przygotował Paweł Kuźmicki. Do tego już mamy też taką osobę, jest to dziewczyna, brakuje nam w sumie też takiego jakby delikatnego, miękkiego nie wiem, elementu w zasadzie, tak, do tego magazynu. W tym momencie są to cztery osoby. Zakładamy, że taką stałą grupą będzie 10 osób, które razem będą współtworzyły ten magazyn. I na koniec może, bo to jest chyba też najbardziej istotne dla naszych telewidzów, a dla waszych czytelników, w jaki sposób można zdobyć magazyn, gdzie, no i jak często będzie można po niego sięgać, czyli no jaką cykliczność wydawania przewidujecie? Założenia są takie, że to jest kwartalnik, przynajmniej do końca roku. Także jeszcze pojawią się dwa numery. A później zobaczymy, jak będzie duże zainteresowanie i jak w ogóle będzie częstotliwość tematów. Także jeśli będzie tego więcej, to będzie to pewnie dwumiesięcznik. Na pewno nie miesięcznik, bo to trzeba dosyć dużo pracy włożyć, zresztą to chyba widać po tym. A jak będzie można zdobyć ten magazyn? Jeśli chodzi o Bielawę, to na pewno w ośrodkach jakichś tam społecznych, jak, nie wiem jak to nazwać, w Urzędzie Miejskim, w Art Inkubatorze. Jest bezpłatny. Tak, przede wszystkim jest bezpłatny i to jest zamiar tego magazynu, żeby był bezpłatny. Oczywiście będziemy walczyć o przyszłość, o reklamodawców, którzy będą jakby takim silnikiem biznesowym tego. Ale właśnie co chciałbym jeszcze dodać, jeśli już mówimy o finansach,
że to ma być przestrzeń do tego, aby młodzi artyści nie tylko prezentowali sztukę, ale też uczyli się, jak dzięki tej sztuce żyć. Bo największe, jak powiedzieć, największe pieniądze robi się z pasji. I to jest temat może w Polsce jeszcze taki, jakby nie wiem, tabu. Natomiast nie każdy potrafi żyć z tego, co lubi robić. Tak, tak, a jest wiele artystów i znam tutaj stąd, którzy mają niesamowity potencjał i spokojnie mogliby z tego żyć, nie musząc pracować w czymś, czego nie lubią. Także taka jest idea tego. Tym bardziej warto sięgnąć po magazyn Idei Surowych. Już teraz w ośrodkach kultury i wszystkich instytucjach publicznych w Bielawie pierwszy, a tak naprawdę zerowy numer. Serdecznie Państwa zachęcam nie tylko do przejrzenia pięknych zdjęć, ale także do przeczytania zawartości. A dziś Państwa i moim gościem był jeden z pomysłodawców i twórców magazynu Idei Surowych, Dominik Ostrowski. Miło mi. Do widzenia.